Jesteśmy na skraju Oczkowa i zaczynamy wędrówkę drogą w stronę Zapory żółtym szlakiem. Po drodze wstępujemy do kościoła w Oczkowie. Nie wiadomo, czy będzie otwarty. Obok kościoła znajduje się cmentarz. Wygląda na bardzo zadbany. Obchodzimy kościół dookoła. Niestety wszystkie drzwi pozamykane. Ruszamy dalej na żółty szlak. Dochodzimy do Wilczego Jaru. Jest to miejsce pamiętne tragicznymi wypadkami sprzed lat. Tutaj spadły z mostu dwa autobusy, zginęło wielu ludzi, górników. Most chroniony jest teraz mocnymi barierami. Most znajduje się na dużej wysokości. Podobno jest tutaj około 18 metrów wysokości. Z takiej wysokości spadły w dół autobusy. Widok z Wilczego Jaru w stronę jeziora. Pomnik upamiętniający tragiczne wydarzenia. Skręcamy już z drogi w prawo i schodzimy na żółty szlak. Skutki wielkiego wichru sprzed kilku tygodni widać w górach wszędzie. Idziemy leśną drogą wśród zrudziałych paprotniaków. Na szlaku leżą zwalone drzewa. Przy szlaku mrowisko z dziurką. Nie wiadomo, czyja to zasługa. Tu wszędzie dookoła. To dziki. Być może jakieś zwierzę próbuje się dobrać do mrowiska i wyjadać larwy mrówek. Śniadamy. Nie. 36 km. Ile to było? Na słońce teraz wyczynimy. Januszek. 33 czy 36 Jesteśmy na żółtym km. Szlaku. Oczkowa w stronę Kościelca. Idziemy wąwozem wyżłobionym przez potok w zboczu górskim. Z boku widać zwalone drzewa, które trzeba było przeciąć, żeby można było przejść. Korzenie drzewa podebrane przez wodę. Na zmrożonych kałużach lód utworzył bardzo piękne mozaiki. Kolejny przykład artystycznej działalności natury. Wychodzimy na rozległą halę. Dzień jest bardzo ładny, wbrew prognozom.
Widać, że w górach był mróz. Widok w stronę Czupla. O, potężne, popatrzcie. Nie, popatrz jakie potężne są. Buki. I sosna. Feria brązu. Paprocie i liście bukowe. W Afryce. Wszędzie wkoło buczyna, gdzieniegdzie pojedynczy świerk. I ślady ludzkiej bytności. Z tamtej strony podchodzimy w stronę kościelca. Stary, omszały pień, a w środku siedzi sobie Huba. A naprzeciwko Januszek pije sobie herbatkę. Już skończył. A drugi Januszek idzie. Wypuści właśnie z herbatki pozostałości. Kolejna ofiara silnych wichrów. Doszliśmy do następnej polany leśnej. Resztki śniegu. A na szlaku następne złamane drzewo. Tym razem świerk. Doszliśmy do niebieskiego szlaku. I teraz będziemy skręcali niebieskim w lewo w stronę Czernichowa, a być może pójdziemy aż do Tresnej. Widać już tutaj niebieski szlak. Teraz pójdziemy niebieskim szlakiem, a szliśmy żółtym z dołu. Pod szczytem kościelca obudowane źródełko. Teraz częściowo wyschnięte, woda nie wypływa, ale przy dużych opadach na pewno jest pełno wody. Woda w źródełku jest krystalicznie czysta. Znowu pełno powalonych drzew i spotkanie na szlaku. Janusz spotkał znajomy. Szlak będzie skręcał w lewo teraz, w stronę Czernichowa. Jesteśmy na kolejnej polanie. Tutaj jeszcze sporo śniegu. I stąd rozciąga się ładny widok. Kępa trawy sterczy ze śniegu. Schodzimy w dół w stronę Czernichowa. Chwila odpoczynku. Kończymy ostatnie kanapki. Między drzewami widać stoki Szczupla. Droga, którą pójdziemy w dół w kierunku zapory w Tresnej. Tutaj postój. Pierwszy, bardzo urokliwa polanka. Januszek oczywiście przygotowuje się do wyjścia. A tutaj w całej okazałości główny reżyser, główny fotograf i główny operator filmowy Edzio. Miejsce na ordery. Lang. Order, miejsce ma, tylko nie ma mu kto orderu dać. Ale mam nadzieję, że dzisiaj jak przyjdzie, to Wandzia mu order da. To ja dam. Zwycięstwa. Zgadzam się. Główny bohater akcji siedzi sobie na pieńku. A tu tata przygotowuje się do wyjścia i bardzo zmarz. No właśnie, podczas jedzenia zmarzły nam bardzo ręce.
Oto drzewo, które szlak trafił. Jest piękne schronisko. Murowanie. Przed nami jezioro Żywieckie. A tu jest jezioro Straconka. Coraz bardziej rozległa panorama. Schodzimy coraz niżej do Czernichowa. Szlak znowu skręca mocno w lewo. Wszędzie pełno rudych buczyn. Zakręcamy obok głębokiego jaru. Jar nie jest zbyt stromy, nie jest zbyt obfity w wodę. Szlak prowadzi wzdłuż jaru. Zbocza jaru strome. Na drodze trzeba pokonywać przeszkody w postaci tafli lodowych, dosyć śliskich. Przed nami nawet ładne widoki. Skryty w gałęziach drzew domek. Znaleźć, nie wolno tam nigdzie wchodzić. Zamknięte na kłódkę, a ja na boku. Przy drodze składowisko ściętych drzew. Widać, że buki są okazałe. Januszek wdrapał się na najgrubszego. Muszę go osiodłać. Na przecięciu pnia widać wyraźnie twardziel i biel. Tutaj. Doszliśmy już do przysiółku w Czernichowie. Schodzimy już asfaltową ścieżką w stronę drogi głównej. Przed nami już zapora. W zeszłym tygodniu byliśmy z drugiej strony. Teraz widzimy ją z przeciwnej strony. A obok potężne obwałowania zapory. Panorama Czernichowa z drugiej strony Soły, z prawego brzegu. Idziemy w stronę Kładki i przez Kładkę później przejdziemy do Czernichowa centrum. Z dźwigu obok Kładki można skakać na bungee. Wchodzimy na Kładkę w Czernichowie i zaraz będziemy na drugim brzegu Soły, na lewym brzegu Soły. Teraz jesteśmy na prawym. Nad nami dźwig do bungee i klucz ptaków. Teraz naprzód wchodzi, o, a tamten z przodu się schował. Widzisz, jakie mądre ptaszki? Kładka wyszła i zaczęli wszyscy, to by ten most zaczął chodzić. Widok w dół Soły, w oddali widać żar. Widok w górę Soły z zaporą w Tresnej. Jesteśmy w centrum Czernichowa. Stąd będziemy wracać już do Żywca, będziemy wsiadać do autobusu miejskiego. I pojedziemy w tamtą stronę. Janusza jak zwykle interesują lokale. Z ciekawością zagląda do jednego z nich. Widać już przystanek, na którym będziemy wsiadać do autobusu. Pomnik w centrum Czernichowa. Jest tam.
nasz końcowy przystanek. Tutaj kończymy. Janusz kupił buraki i możemy wsiadać do autobusu. O 15:30 jest autobus. Jeszcze czasem, kurwa.